Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam poruszyć taki temat, jakim jest minimalna liczebność próby, ale przy szacowaniu odsetka w jakiejś populacji generalnej. Jeżeli mamy treść o następującej, inaczej zadanie o następującej treści. Partia X przeprowadziła badanie dotyczące poparcia w wyborach i w próbie 1200 elementów 444 osoby wyraziła chęć głosowania na tą partię X. I my mamy wyznaczyć minimalną liczebność próby przy założeniu, że maksymalny błąd szacunku nie wynosi więcej niż 2%. W nawiasie jest napisany współczynnik ufności, przy którym musimy przeprowadzić badanie, ale co jest bardzo ważne, na końcu jest dopisek, zakładając, że nie znamy wyników z próby, czyli nie wiemy, że przy szacowaniu odsetka, wstępnym szacowaniu odsetka na 1200 elementów 444 elementy były, powiedzmy, kwalifikujące się, czyli wśród 1200 osób 444 osoby wstępnie wyraziło chęć głosowania na tą partię. My mamy tego nie uwzględniać. Jeśli chodzi o wzory na minimalną liczebność próby przy szacowaniu odsetka, podstawowy wzór, który znamy, to jest właśnie ten, gdzie małą literką P oznaczamy właśnie ten szacowany wzór, szacowany odsetek z badania wstępnego. Jeżeli wstępnie badaliśmy 444 osoby z 1200, tyle bym wpisała 444 przez 1200. U alfa jest to wartość z rozkładu normalnego i ona właśnie zależy od poziomu istotności alfa, a D to jest właśnie ten nasz maksymalny błąd szacunku. My jednak uznajemy, że w pierwszym momencie nie znamy tej wartości rzędu P, czyli tego szacowanego odsetka takiego wstępnego. Wówczas możemy szacować minimalną liczebność próby, która zapewnia nam pewien współczynnik ufności, który my żądamy, jak i to, że spełnimy, że nasz maksymalny błąd szacunku nie przekroczy zakładanego przez nas D. Czyli nie popełnimy błędu przy szacowaniu na poziomie przekraczającym, na przykład w tym zadaniu 2. My będziemy musieli stosować dokładnie ten wzór drugi, ponieważ my mamy informację, że mamy pominąć ten element wstępny 444 przez 1200. W tym momencie mamy obliczenie 1,96 do kwadratu przez 4 razy 0,02 do kwadratu. Powstaje pytanie, skąd się wzięło to 1,96? 1,96 wzięło się z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. Żeby otrzymać wartość 1,96 z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego, musimy dokonać takiego wstępnego obliczenia. Jeżeli 1 minus alfa wynosi 0,95, to sama alfa jako ten poziom istotności w badaniu wynosi 0,05. My musimy dokonać takiego obliczenia gdzieś tam na boku 1 minus alfa przez 2. Czyli w naszym przypadku będzie to 1 minus 0,05 przez 2, czyli my musimy w tablicach znaleźć 1 minus 0,025. Jeżeli to konkretnie policzymy, to będzie 0,975, jeżeli ja tu się nie mylę. I otwieramy sobie tablicę, na przykład dystrybuanty rozkładu normalnego i w środku tablicy szukamy, od jakiej wartości najbliższej 0,975 mamy wartość, powiedzmy, na zewnątrz, czyli tu w środku szukam 0,975. Jak przyjrzymy się tablicom, one idą tak rosnąco od lewego do prawego dolnego rogu i tu znajduje się wartość, która jest najbliżej 0,975 i nas interesuje, od jakiego to jest wiersza.
1,9 i od jakiej jest to kolumny 0,06. A więc to poszukiwaną wartością w rozkładzie normalnym u alfa jest 1,96. Stąd ona się wzięła. To była taka moja mała dygresja, bo nie wiem, jak wie już się dowiedziałam, nie wszyscy oczywiście muszą o tym wiedzieć. I teraz tak, mamy podaną już tą liczebność, minimalną liczebność, która jest wymagana w tym naszym zadaniu przy szacowaniu odsetka. Zostaje nam tylko napisanie interpretacji. Tylko jedna uwaga, czasem wynik nie wychodzi całkowity, tak jak tu. Jak wbijecie na kalkulatorze, to nie ma, że boli, musi wyjść wynik całkowity, ale jeżeli wyjdzie Wam po przecinku, czyli na przykład 2, 4, 0, 1 i już przecinek coś tam, wyniczek już niecałkowity, to Wy musicie zaokrąglić w górę do całości, bo liczebność, jak wiemy, jest to liczba całkowita, czyli skokowa. I dodatkowo im wyższa, tym lepsza. I dlatego zaokrąglamy w górę, żeby na pewno spełnić warunek, że ten maksymalny dopuszczalny błąd szacunku nie przekroczy 2%. A więc wracając do naszej interpretacji, co jest właśnie, tutaj już wspomniałam o liczbie całkowitej, powiemy, że nasza minimalna wielkość próby to 2401 jednostek, czyli u nas to będzie osób. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.